cześć, witam wszystkich. To jest aktualny stan na Chorwacji. Mamy dzisiaj chyba 3 lipca 2021 roku. Bardzo mało ludzi, co tutaj można zobaczyć. Nie wiem dlaczego tak jest. Przypuszczalnie przez ograniczenia związane z koronawirusem. Ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. A z tego co dzisiaj z Polakami rozmawiałem, którzy dzisiaj przyjechali, mówili, że wbrew temu co piszą w gazetach jest bardzo spokojnie na granicy. Nie trzeba się obawiać jakiejś większej kontroli. Oczywiście warto mieć ze sobą testy na koronawirusa i być zaszczepionym, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kontrolę, to takowych nie było podobno i nikogo nie zawracano. W każdym razie nikt z tych ludzi, którzy przyjechali, a spotkałem ich parę osób, nie wspominał o ewentualnych kontrolach lub powrotach. Także jest bardzo spokojnie, nie ma nikogo, praktycznie jest pusto, bardzo, bardzo pusto. To jest za Ostrog. W innych miejscowościach jest bardzo podobnie. W Baskiej Wodzie jesteśmy aktualnie zakwaterowani i tam jest też spokojnie, aczkolwiek jest trochę więcej ludzi, wiadomo, większa miejscowość. Makarska, dzisiaj przejeżdżaliśmy przez Makarską, no normalnie w sobotę o tej porze to nie dałoby się przejechać tak szybko. Przejazd zajął około 10 minut, czyli szybciutko, bez żadnych koreczków. Także wszystko spoko. Uważam, że warto tu przyjechać. Zwłaszcza teraz, kiedy jest tak mało ludzi, nie? No, także pozdrawiam wszystkich zakochanych w Chorwacji. Trzymajcie się ludzie, pakujcie i przyjeżdżajcie. Zajebiście jest. Są naprawdę super warunki, jest czysta woda. Po zeszłym roku naprawdę mam wrażenie, że natura odpoczęła. Nie ma tylu śmieci na plażach. No i jest gites, także w porządku. Ceny są troszkę wyższe niż normalnie, ale znośnie. Także pozdrawiam wszystkich, bawcie się dobrze i przyjeżdżajcie na Chorwację. Strzałeczka, hej!